Filip Lewandowski dla Centrum Medycznego MML, a ze mną stary znajomy Artur Kornik-Sowiński. Cześć. Witam serdecznie. Jesteś chyba pierwszy raz w MML. Tak, zgadza się. Jest to moja pierwsza wizyta. No, bardzo jestem pozytywnie zaskoczony. To co cię sprowadza, jeżeli mogę zapytać, do MML? Mam problem z nosem, mam problem z oddychaniem. No, jak łatwo się domyślić, jest to wynik długiego uprawiania sportu walki. No, ten nos dużo już wycierpiał. No i niestety jest tak, że jedna dziurka w ogóle nie jest drożna, druga, no powiedzmy, w ponad połowie nie jest drożna, także tego tlenu potrafię dostarczyć znacznie mniej, niż bym tego chciał, bym sobie tego życzył. No i to niestety odbija się na mojej kondycji, na moim cardio, na wydolności, na regeneracji również, no bo od tego, ile tlenu pochłaniamy, zależy również nasza regeneracja. No i myślałem, że będę zajmował się tym nosem dopiero pod koniec swojej kariery, właściwie po zakończeniu, aby się nic mu już potem nie stało i już do końca mi został prosty, ale dowiedziałem się, że tutaj w MML-u wcale nie chodzi tak naprawdę o zewnętrzne prostowanie nosa. Tutaj skupimy się na tym, aby te moje kanaliki, którymi leci powietrze, zostały wyprostowane, no i przez to, żeby ten pobór tlenu po prostu był większy. Wiem również, że no, najlepsi w Polsce zawodnicy prostują sobie nosy, korzystają tutaj z usług właśnie MML. No, także jeżeli mam już to robić, no to u najlepszych. Jak to jest z tymi nosami? To jest ciekawy wątek u zawodników MMA, no bo złamany nos się kojarzy przede wszystkim z pięściarzami. No ale wiadomo, że MMA też jest sportem kontaktowym, też sporo boksujecie, bo to głównie myślę, że przez to się biorą te złamania tego nosa. Jak to wyglądało u ciebie, kiedy ty miałeś pierwszy raz złamany nos? Wiesz, jak to jest? Czy każdy zawodnik MMA ma złamany nos? Wiesz co, podejrzewam, że wcześniej czy później tak, że każdy ma złamany nos. To zresztą wcale nie musi być wynik jakiegoś tam przyjęcia ciosu, chociaż to oczywiście jest najczęstszym powodem. Ja po raz pierwszy nos złamany miałem w gimnazjum, kiedy dostałem po prostu od starszego kolegi. No i potem przez długi, długi czas z tym nosem było wszystko ok, ale no, tutaj na jakiejś walce, tutaj na jakimś treningu, no jednak w ten nos się tam mocniej dostało. Może już nie tak, że tam gdzieś mi wylatywał na policzek, ale jednak gdzieś ten kształt zmieniał, coraz bardziej zygzakowaty się robił. No i z wiekiem coraz bardziej odczuwałem to, że no, szczególnie w ciepłe dni, że po prostu on nie spełnia swojej funkcji, że niestety ten pobór tego tlenu jest na tyle mały, że już mi przeszkadzał nawet w takim zwykłym funkcjonowaniu. Już nie mówię tam wtedy, kiedy ten tlen jest bardzo potrzebny, czyli kiedy intensywność jest dość duża podczas treningu, podczas walki, ale już w takim normalnym funkcjonowaniu życiowym również to było odczuwalne, no więc to była oznaka, że no kurczę, no rzeczywiście już jest ten dzwonek, że to naprawdę trzeba zrobić. Trochę rozmawialiśmy prywatnie, to jest dosyć zabawny wątek, ale myślę, że on bardzo przeszkadza. No ciężko ci nosić okulary po prostu, tak? Na przykład przeciwsłoneczne, skoro się ma krzywą tutaj przegrodę. Tak, ja bardzo komicznie wyglądam w okularach, ponieważ no, zazwyczaj jedna z soczewek idzie znacznie wyżej niż druga. Także no, podkreśla krzywiznę mojego nosa każdy. Każda para okularów podkreśla tylko to, jaki on jest krzywy. No bo jeżeli tam spojrzę na przykład prosto w kamerę, ustawię głowę troszkę pod kątem, to rzeczywiście to gdzieś to tam idzie ukryć, ale no, okulary podkreślają na tyle, że już od paru ładnych lat no niestety w okularach się nie pojawią. Czyli co, naprawa nosa i potem, jak rozumiem, kolejne starty, bo twojej walki już minął nieco ponad miesiąc. Jakie masz na to plany? Jestem ciekaw. No szczerze powiem, że spodziewałem się, że dojście po takim zabiegu nosa, prostowania nosa, prostowania przegród nosa, nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa, będzie dłuższe. Ze względu na to, że wydawało mi się, że zanim będę mógł cokolwiek robić, no minie czas mierzony w tygodniach, a nawet w miesiącach. A tutaj okazało się, że doktor Michalak zapewnił mnie, że po tygodniu już mogę w pewnym stopniu zacząć się ruszać. Po dwóch już zacząć brać udział w takich bardziej intensywnych treningach. No wiadomo, będzie trzeba uważać na samym początku ze sparingami, w to, żeby ten nos nie został jakoś naruszony. No ale to dla mnie jest oczywiste. Ważne dla mnie jest to, że już jakaś tam intensywność treningowa będzie mogła występować, więc automatycznie
automatycznie no, moja forma na tym naprawdę nic nie ucierpi, no, bo to taki okres chwilowy bez treningów to moim zdaniem wpłynie tylko i wyłącznie dobrze dla mojego ciała, dla mojej regeneracji. A ta kolejna walka, no bo ostatnią walkę niestety przegrałeś. Zaraz zapytam, jakie masz na chłodno wnioski po tym pojedynku. No ale właśnie, co w przyszłości? Jakie masz plany? Z kim chciałbyś się zmierzyć? No, wiem, że na pewno wracam w tym roku. No, będzie to oczywiście końcówka. Końcówka tego roku. Ja już datę znam, miejsce również. Ale no, nie mogę tego chyba jeszcze zdradzić, bo to chyba pierwszeństwo ma KSW, dlatego tutaj, ale w federacji oczywiście KSW, no i chyba na tyle informacji mogę udzielić. A rywal, nie pytam o szczegóły, ale już jest coś w planach, masz coś do wyboru? Nie, rywala nie znam, ja osobiście mam nadzieję, że to będzie ktoś z zagranicy, ponieważ no, łatwiej i przyjemniej mi się bije, kiedy cała hala jest za mną, a jednak w przypadku, kiedy walczę z Polakiem, zawsze tam jest troszkę podzielona ta hala, no, bo to on też przywozi swoich kibiców i tak dalej, a tak wiadomo, każdy kibicuje Polakowi, dlatego no, ja lubię mieć halę za sobą, bardzo cenię swoich kibiców, bardzo ten doping, szczególnie teraz, kiedy już no, pełne hale wróciły, mi pomaga, dlatego chciałbym kogoś za granicę. To może kolejna walka z Donovanem. Czyli taki szybki rewanż. No, myślę, że do tego rewanżu możemy dążyć, ale poprzez takie, nazwijmy to, wypracowanie tego, a nie poprzez takie wykrzyczenie tutaj na przykład podczas wywiadu. Ja nigdy takim zawodnikiem nie byłem. Zawsze uważałem, że rewanże, a i owszem, ale po wypracowaniu tego taką sportową ścieżką, a nie poprzez wykrzyczenie sobie. Tylko tamta walka na KSW 71 no była taka, że pierwsza runda była twoja, prawda? No i w tej drugiej rundzie oczywiście przegrałeś, ale wiesz, no to nie była taka walka moim zdaniem, że zostałeś zdominowany. Tak, więc może wiesz, nie trzeba tego aż tak odpracowywać. Jednak znaczy tutaj nie umniejszam tak jakby sobie, ale Donovan wygrał, to mu trzeba oddać, przetrwał tą pierwszą rundę, no, po raz pierwszy miałem chyba w swojej karierze, która no, już jest bogata w ilość walk, takie uczucie, kiedy dobijałem leżącego i wewnętrznie już czułem ciepło radości w sobie. Ja nie wiem, jak to dokładnie wyrazić, ale ja już po części się cieszyłem, bo wiedziałem, że za chwilę skończę tę walkę. I tutaj się okazało, że wcale nie. I mimo, że jestem bardzo doświadczonym zawodnikiem, to była kolejna rzecz, która mnie zaskoczyła w MMA. I to jest piękno tego sportu, że no, mimo tego, że mam więcej walk niż lata, a młody nie jestem, to dalej się uczę czegoś nowego i wyciągam jakieś wnioski. Wiadomo, no, ambicja sportowa na pewno ucierpiała, tak? No, bo nikt nie lubi przegrywać, ale tutaj absolutnie bym nie zabierał Donovanowi tego zwycięstwa, bo wygrał słusznie, zasłużenie. No, on skończył przeciwnika, a nie ja. Aczkolwiek no, w życiu jeszcze nie miałem tak blisko zwycięstwa, ponieważ no, naprawdę i knockdown czułem, że był bardzo solidny, już kiedy się tylko zachwiał. A w parterze też kilka razy uderzyłem tak, że widziałem po jego oczach, że już no, gdzieś tam odpływa, a po chwili się budził. No, tutaj też pewnie zasługa tego, że to jest zawodnik jeszcze nie rozbity i no, już inni zawodnicy, którzy mają już jakieś knockdowny bądź nawet knockouty na swoim koncie, no, na pewno gorzej by znieśli te ciosy. Tutaj Donovan się wykazał bardzo odporną głową. Bardzo też dużym zacięciem, no bo bądźmy szczerzy, ta pierwsza runda bardzo była po mojej myśli, więc nie jeden do tej drugiej rundy wyszedłby z gorszym nastawieniem, z większymi wątpliwościami niż zrobił to Donovan. Za to mu trzeba oddać no, dobry zawodnik. To jaki jest wniosek po tej walce? Nie cieszyć się, dopóki sędzia nie przerwie. To jest taki chyba pierwszy wniosek. No myślę, że już na przyszłość naprawdę będę na to uważał. Kolejnym wnioskiem jest, jak kogoś knockdownuje, a zdarza mi się to często, jak na kategorię lekką, to, czy tam jeszcze wcześniej piórkową, to zdarza mi się to bardzo często. Nie ma drugiego takiego zawodnika w KSW.
myślę, że nawet w średniej poza Soldiczem chyba nie ma nikogo, kto tak często knockdownuje swoich przeciwników. To jak już knockdownuje, to nie skakiwać w gardę, bo pierwszy raz w KSW znockdownowałem Jewtuszko i skoczyłem mu w gardę, tam go dobiłem, było ok. Zdarzyła się ta sama sytuacja na KSW 52 z Borerem, również dobiłem i również skoczyłem w gardę, dobiłem. To samo było z Szadzińskim, z knockdown wbieg w gardę, dobiłem. Z Rajewskim również skoczyłem znowu w gardę, tylko że tam był gong i znowu nie wyciągnąłem z tego wniosków. No teraz znowu po raz kolejny skoczyłem w gardę, gdybym te nogi przeszedł, to byłoby dużo, dużo łatwiej za tą walkę skończyć. I taka ciekawostka, no, to, że jest błąd, że ja się pakuję w tą gardę, to ja już wiem od 2011 roku, kiedy walczyłem z Jewtuszko, tylko że ja te wszystkie walki dalej wygrywałem, a jednak inaczej wyciągasz wnioski, kiedy wiesz, że popełniasz jakiś błąd, ale jednak wiesz, że ten błąd i tak pozwolił ci na zwycięstwo w tej walce. A kiedy wiesz, że ten błąd mógł zaważyć na tym, że właśnie tego zwycięstwa nie ma, no to już inaczej się do tego podchodzi, dlatego no, może po raz pierwszy po 11 latach wyciągnę wnioski i po kolejnym knockdownie, kiedy znockdownuję przeciwnika, no po prostu przejdę te nogi, zajmę tam jakąś boczną czy dosiad, ale no, nie będę się pakował w tą gardę, bo na tą chwilę dwie ostatnie walki super, bo dwa razy znockdownowałem przeciwnika, ale no już go tym razem nie podobijałem. Ciężka sprawa chyba, co? Bo to jest jednak nawyk, domyślam się, że czuje się wtedy krew i wiesz, i to po prostu robisz, no ciężko na chłodno, ja oczywiście nigdy nie startowałem, wiesz, ciężko mi się do tego tak odnieść, bo nie byłem w takich sytuacjach, ale to musi być trudne. Tak, tak, to jest instynkt, tutaj to oczywiście, no ja się tak śmieję, że nie wyciągam wniosków, ja wiadomo, że ćwiczyłem ten element, że oczywiście knockdownuję kogoś i przechodzę te nogi, ale w walce już potem są emocje, jak widzisz, że chłop ląduje na macie, no to chcesz być jak najszybciej na wyciągnięcie ręki, żeby zadawać kolejne ciosy. No i teraz pytanie, czy ten instynkt jednak zostanie już na tyle zahamowany, że wyciągnę z tego wnioski i rzeczywiście te nogi gdzieś tam przejdę. Bo bądźmy szczerzy, na półprzytomnym przeciwniku jest to łatwe do zrobienia. Dlatego teraz tylko kwestia, żebym ja może mniej troszkę się podpalał podczas, mniej poczuł, tą krew poczuję, ten instynkt poczuję, tylko żeby jeszcze ten rozum, ta świadomość zarządzała ciałem właściwie. Trochę zmieniamy temat, wątek, o którym kiedyś cię pytałem, bo grałeś na basie przez wiele lat, pewnie dalej to robisz. Jak to wygląda u zawodnika, który jednak tych pięści używa? Na basie gra się kostką albo palcami, to jest duża przeszkoda po walce poćwiczyć potem na gitarze basowej. Czy to nie ma żadnego wpływu na to? Nie, to bardziej w drugą stronę działa, ponieważ ja mam ogólnie bardzo chudziutkie rączki. Ja, no nie mam taki łopat jak niektórzy zawodnicy, którzy no naprawdę do pieca by mogli samą ręką nakładać. Ja mam no takie, nazwijmy to rączki pianisty czy tam gitarzysty, długie palce, chude i nigdy nie miałem problemu, że po rozbijanych rękach, inaczej jak boksowałem, to nigdy nie było problemu, żeby wejść w gitarę. Gorzej jest w tą drugą stronę, że czasami mam problem po prostu z porozbijanymi rękami. No jest to również dość częste, tak jak problemy z nosem, to tak samo są problemy z rękami. No tych rąk używamy dość mocno, wiadomo, się owija, robi się tejpy, rękawice specjalne i tak dalej do uderzeń, no ale jednak zdarza się, że gdzieś tam ta ręka nie jest do końca zaciśnięta, bądź nadgarstek nie jest właściwie usztywniony i te kontuzje rąk się zdarzają i to bardziej, no jak zdarza się ta kontuzja ręki, to mi przeszkadza w dalszym trenowaniu, ponieważ wiem, że muszę na przykład słabiej bić worek albo na chwilę po prostu zająć się grapplingiem, a nie uderzaniem, a jednak na gitarze to zawsze ten palec docisnę. Może po prostu paluszki tracą na szybkości, ale no to wtedy wybieram łatwiejsze piosenki. Jak kanał na YouTubie, bo też prowadzisz szkoleniowy kanał, tak to można nazwać? Tak, MMA Skills to jest taki kanał, w którym na tą chwilę staram się po prostu przedstawić widzom techniki MMA, ponieważ wiem, że zainteresowanie MMA jest coraz większe,
ludzie tak naprawdę chcą poznać różne techniki i to obojętnie, czy to już są zawodnicy zaawansowani, bo ja sam jestem, tak jak już wspomniałem, doświadczonym zawodnikiem, a chętnie jakichś nowych technik na YouTubie się nauczę, tam przejrzę, potem to staram się wykorzystać na treningu, poćwiczyć sobie te elementy. Tak samo wiem, że młodzi, którzy dopiero zaczynają, bądź tacy, którzy jeszcze nie mieli szansy, odwagi, przełamania się, żeby pójść na ten pierwszy trening, to już przeglądają jakieś filmiki. Ja pamiętam za swoich czasów, kiedy zaczynałem, to YouTube jeszcze nie był tak rozwinięty, to było bardziej szkoleniówki, że one były nagrane na płytach i one wędrowały, bo ktoś tam pokazywał, załóżmy, dźwignię na nogi i się wymienialiśmy tymi płytami i w ten sposób chłonęliśmy wiedzę. Teraz dostęp do informacji jest znacznie, znacznie łatwiejszy. Ludzie dzielą się tymi technikami. Kiedyś to było takie troszkę zakazane, ponieważ jak miałeś dobrą technikę, to wolałeś ją trzymać dla siebie, ewentualnie pokazać kolegom z klubu. Teraz jednak jak coś fajnie wychodzi, to ludzie się tym dzielą. Dostęp do informacji, młody zawodnik teraz ma dużo, dużo, dużo większy. Ja pamiętam, jak zaczynałem trenować, też przed tym, zanim zacząłem trenować w klubie, spotykaliśmy się w soboty z chłopakami pod szkołą, dawaliśmy woźnemu tam na piwo i on nas wpuszczał, wiesz, i wchodziliśmy, rozkładaliśmy sobie maty i trenowaliśmy, ale wtedy ktoś znał jakąś technikę, to ją pokazał, ale do końca nie byliśmy świadomi tych technik. Na przykład przez długi czas, pamiętam jak dzisiaj, że myśleliśmy, że garda zamknięta polega na tym po prostu, że ściskasz z całej siły chłopa nogami i tak miażdżyliśmy sobie tutaj te doły żeber, aż w końcu ktoś pokazał, że nie, tutaj nie ściskajcie tak tymi nogami, tylko luźno i tam na przykład zwijajcie się do balachy, skręcajcie. Tak jak mówię, ten przepływ informacji był zupełnie, zupełnie, zupełnie inny. Do dzisiaj pamiętam, jak ktoś pokazał anakondę, czyli duszenie, które nie jest niczym takim w dzisiejszych czasach super ekstra, a wtedy to była, każdy znał gilotynę, każdy znał duszenie za pleców, ale jak ktoś pokazał anakondę, to wow, co to jest. Teraz fajnie, bo jest dużo większy ten dostęp informacji, i mam nadzieję, że MMA Skills będzie dla tych młodych, bądź bardziej zaawansowanych zawodników takim jednym ze źródeł, gdzie mogą, jeżeli chcą dowiedzieć się czegoś fajnego o MMA, to po prostu wbijają i oglądają techniki. Rynek MMA bardzo się zmienił na przestrzeni ostatnich lat. Organizacje freakowe robią dobrą pracę, trzeba tak to określić, galę na bardzo profesjonalnym poziomie. Jak ty to oceniasz? W jakim kierunku zmierza rynek? Będzie przesyt tymi freakowymi galami? Wygra ostatecznie sport? To będą dwa równoległe światy? Jak to widzisz? Oj, ciężko prorokować. Na pewno i sport znajdzie swoją niszę i gale freakowe. Gale freakowe, trzeba zwrócić uwagę, że tam niekoniecznie wszyscy oglądają to dla walki MMA, a tym bardziej dla poziomu sportowego. Tutaj to bardziej jest rozrywka. Gdyby ci popularni youtuberzy jeździli na łyżwach, też miałoby to swój odbiór, tylko na pewno mniejszy niż MMA, ze względu na to, że w MMA łatwiej wyjaśniać konflikty, łatwiej zrobić te konflikty dzięki temu. Konflikty rodzą emocje. Każda emocja powoduje to, że chętniej się to ogląda. Ja przyznaję, bardzo lubię oglądać gale freakowe w jakiegoś wolnego wieczoru, ponieważ mnie to odmurza. Lubię też, inaczej, jestem też bombardowany tymi konfliktami, kiedy przeglądam YouTube'a, więc automatycznie troszkę budzi to we mnie emocji, więc automatycznie chcę zobaczyć, jak ten konflikt zostanie wyniesiony. Nie oglądam tych gal ze względu na poziom sportowy, bo jeżeli chcę poziom sportowy, to oglądam KSW, oglądam UFC i tak dalej. Tutaj ja nawet większą przyjemność czerpię z tego, kiedy bije się dwóch facetów, którzy tych umiejętności za dużo nie mają. Czyli lecą naprawdę takie weselniaki, że praktycznie jak pływa kraulem, to robi mniejszy zamach. I tak, i wtedy mnie to bawi, wtedy mam taki guilty pleasure. I ostatnie już pytanie, dosyć prywatne, ale tak wiesz, ciekaw jestem, jak to. Zostałeś ojcem jakiś czas temu, jak co się zmieniło w twoim życiu, jak to wygląda? Oj, dużo się zmieniło, ze względu na to, że na pewno
na pewno mocniej analizuję swoje życie, wiesz, kiedyś tak po prostu się żyło od walki do walki, teraz tak widzę, że zaczynam coraz więcej myśleć o sobie, jako o sobie w teraźniejszości, jak i przyszłości, ze względu na to, żeby patrzeć na przyszłość syna. Zrobiłem już 2 biznesy na tą chwilę w tym roku, jeszcze trzeci wypali pod koniec. Otwarłem bar sushi, znaczy otwarłem, nie wiem kiedy to puścisz, ale... Planuję dzisiaj, a mamy który dzisiaj jest, 21 lipca. No to w sierpniu jest otwarcie sushi w Dąbrowie, także jeżeli będziesz w Dąbrowie Górniczej, serdecznie Cię zapraszam. Dzień. Wypuściłem swój olejek CBD z witaminą D3 i K2, który moim zdaniem jest... No nie boję się tego powiedzieć, najlepszym olejkiem, jeżeli chodzi o olejki konopne na rynku. I jeszcze jeden biznesik wypali pod koniec, to już taki bardzo wspólny z moją małżonką, gdzie ona tam będzie, nazwijmy to, motorem napędowym, no bo to głównie jej wizje są tam przenoszone. Więc na pewno więcej tak jakby gałęzi otwieram, żeby... Nie wiem, żeby może mojemu synu się żyło lepiej, żebym ja potem może mógł mu jeszcze więcej czasu poświęcać, ponieważ będę tam miał jakieś fajne biznesy. Dalej trzymam się takiej zasady, że robię to, co chcę, bo uważam, że tak na tyle mi się w życiu powiodło, na tyle mam tego farta, że ja nie wstaję rano i nie muszę iść do pracy, której nie lubię, tylko chodzę tam, bo on wiadomo, zapewnia mi byt. Więc na tyle, nazwijmy to, jestem ustawiony, że mogę się pobawić troszkę swoim życiem. Wiadomo, ja dalej muszę zarabiać, to nie jest na zasadzie takiej, że jadę teraz na roczne wakacje i to nie do zakładu karnego, tylko do Grecji. Dalej zarabiam, ale robię to na rzeczach, które sprawiają mi wielką przyjemność. No, dalej wiadomo, są to też również rzeczy związane z MMA, bo to czy tam komentowanie walk, czy menadżerka. Menadżerka też mi coraz bardziej prężniej idzie, coraz fajniej to idzie, coraz lepszy zespół rozwijamy, więc też fajnie, ponieważ no, mam tą MMA familię, mam również ten Fight Office, do którego może się zgłosić każdy zawodnik szukający walki. To też spełnia fajnie swoją rolę, ponieważ no wszyscy na przykład w MMA Family, wszyscy są zadowoleni ze swojej danej teraz sytuacji. Myślę, że jesteśmy fajną ekipą i wszystko działa na tyle fajnie, że to można będzie za jakiś czas znowu troszkę rozkręcić pod względem ilości osób, zawodników, bo nie chciałbym od razu dużej ilości, bo no, wtedy reszta by mogła odczuć, że coś jest tak jakby nie tak, że troszkę traci to na jakości. Nie. Trzymamy jakość cały czas wysoką i wtedy dobieramy kolejne osoby, bo ja też się cały czas tej menadżerki z chłopakami uczę, więc tutaj no spoko, to fajnie się rozwija. Fight Office z kolei to jest ten taki projekt, gdzie może zgłosić się każdy, to tam też już no, znaleźliśmy ponad 30 walk, mimo że to jest młody projekt i to tak no, na razie nazwijmy to jest w fazie testów jeszcze, więc to też fajnie działa. Więc tak, tutaj ta menadżerka, jakieś komentowanie, no, te takie sprawy bliskie MMA, też fajnie, że to działa, bo to też mi sprawia przyjemność. To nie jest tak tylko, że ja lubię się tłuc, właściwie bić, niż być bitym, bardziej wolę. ale nie tylko walki, tutaj ogólnie wokół MMA też się to moje życie kręci i bardzo, bardzo mnie to cieszy. Wszystko ode mnie, Artur. Dzięki za super rozmowę. Świetnie Cię było zobaczyć i pewnie widzimy się w MML w sierpniu, bo chyba wtedy masz termin, z tego co wiem, kolejnej wizyty. Tak. W sierpniu lecimy dalej z nosem. Dzięki. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki raz jeszcze.